Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym, wciąż świątecznym, a jednocześnie ostatnim w tym roku wydaniu Polskiego Studia. O tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem, a także o śmierci i zmartwychwstaniu, które są nierozerwalną częścią odkupienia, wspomniał podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI. W swym rozważaniu papież nawiązał do Ewangelii mówiącej o zwiastowaniu Pańskim. Mówiąc o tajemnicy zbawienia, papież skierował swoje przemyślenia nie tylko na wymiar historyczny, ale również na wymiar kosmiczny. To właśnie Chrystus, będąc słońcem łaski, przemienia i zapala oczekujący świat, powiedział Benedykt XVI. Ojciec Święty przypomniał ponadto, że również dzisiaj obchodzimy zimowe przesilenie słoneczne. Wskazał na znajdujący się na placu Świętego Piotra obelisk, który pełni rolę zegara słonecznego. To właśnie w tych dniach rzuca on wzdłuż fontanny najdłuższy cień w ciągu roku. Z tej też okazji Benedykt XVI pozdrowił wszystkich, którzy będą uczestniczyć w różnych inicjatywach związanych z obchodami Światowego Roku Astronomii, który rozpocznie się w styczniu. Wspomniał także swych poprzedników, którzy byli miłośnikami tej nauki. Papieża Grzegorza XIII, któremu zawdzięczamy kalendarz, papieża Sylwestra II, który nauczał astronomii, i Piusa X, konstruującego zegary słoneczne. Tradycyjnie na zakończenie Ojciec Święty Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów. Papież już dziś złożył przybyłym na plac Świętego Piotra życzenia świąteczne. Serdecznie pozdrawiam Polaków, obecnych tu w Rzymie, w Polsce i w świecie. Ostatnia niedziela Adwentu wprowadza nas w nastrój Bożego Narodzenia. Za kilka dni Wigilia w Amanie sięgą płatkiem pasterka, spotkanie z Jezusem Narodzonym. Niech te chwili przyniosą każdemu z was, naszym rodzimom i bliskim, miłość, pieczęć, pokój i dobro. Niech Chrystus narodzi się w waszych sercach. Życzę wszystkim błogosławionych świąt. W wiadomościach z Polski, na które teraz zapraszam, niestety nie przekażemy Państwu relacji z obchodów świąt Bożego Narodzenia w kraju, gdyż ze względu na święta przypadające w środku tygodnia, realizację naszego programu musieliśmy zakończyć już we wtorek. Chcąc ominąć prezydenckie weto do ustaw zdrowotnych, Platforma Obywatelska ucieka się do fortelu. Komercjalizację szpitali zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzeń. Z pozoru wszystko jest proste i wątpliwości nie mają ani przedstawiciele koalicji, ani opozycji. Zgodnie z polskim ustrojem konstytucyjnym są ustawy, są rozporządzenia i są kompetencje zapisane dla poszczególnych organów państwa. Rozporządzenie jest wykonawcze wobec ustawy. Czyli musi być najpierw ustawa, a potem w szczegółowej kwestii musi być rozporządzenie. Zastąpienie ustawy rozporządzeniem jest całkowicie niemożliwe. Do tego momentu szefowie największych klubów poselskich PO Zbigniew Chlebowski i PiS Przemysław Gosiewski są zgodni. W praktyce reguły są znacznie bardziej elastyczne. Tyle wynika ze słów przewodniczącego klubu ludowców Stanisława Żelichowskiego. Chciałbym, żeby Polska działała przy pomocy ustaw, a nie rozporządzeń, bo to jest element demokratycznego państwa. Bardzo bym chciał. Będziemy robili wszystko, żeby to szło ustawami. Natomiast być może w wielu sprawach trzeba będzie wykorzystać ten element rozporządzeń. Rząd każdorazowo, kiedy przygotowuje pewne rozwiązania, musi rozważać również wariant zastępczy. Tak było w przypadku emerytur pomostowych, tak wszystko na to wskazuje, musi się stać w przypadku reformy zdrowia. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie uchwalił ponownie ustawy z dnia... Po nieudanej próbie obalenia weta prezydenta do ustawy o przekształcaniu szpitali w spółki, minister zdrowia zapowiedziała, że w 2009 roku samorządy, które skomercjalizują szpitale, otrzymają łącznie 2,7 miliarda złotych z budżetu państwa. Przygotujemy taki program działania, który w ciągu najbliższego roku przyniesie podobne skutki, chociaż będzie to kosztowało trochę więcej czasu i trochę więcej pieniędzy. Ale osiągniemy te skutki, które zamierzaliśmy osiągnąć i zdawać. Taki sposób wprowadzenia reformy o fundamentalnym znaczeniu dla całego społeczeństwa prezydent najprawdopodobniej zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, oczywiście, dlatego, bo to jest droga, która prowadzi donikąd, natomiast prowadzi do tego, żeby pewna grupa osób znów się wzbogaciła kosztem dorobku całego społeczeństwa. Nic dziwnego, że takie pomysły budzą ogólne oburzenie.
Uważamy, że obejście ustaw w tak ważnej społecznie sprawie jak prywatyzacji służby zdrowia jest po prostu niedopuszczalne. To znaczy, że ten rząd nie jest rządem, że jeśli ten rząd będzie rządził poprzez rozporządzenia, to ja nie wróżę temu rządowi długiej kadencji. Co więcej, pojawiają się zapowiedzi, że rządzenie za pomocą rozporządzeń może stać się stałą praktyką koalicji. I to nie tylko w przypadku wet prezydenta. Po wyjątkowym dla polskiej wsi roku 2007 wróciła dekoniunktura na płody rolne. Bilansu zysków i strat polskiej wsi dokonał dziś minister rolnictwa Marek Sawicki. Mamy rok 2008, w którym prawdopodobnie dochody rolników spadną o 16% w stosunku do roku 2007. A więc będziemy mieli sytuację nieco lepszą niż w roku 2006, ale uwzględniając inflację, uwzględniając te wszystkie czynniki, zdecydowanie gorszą niż roku 2007. Specjaliści nie kryli, że rolnicy odczuwają skutki kryzysu finansowego. Doświadczali tego najpierw producenci owoców, szczególnie wiśni czy jabłek. Chłodni i przetwórnie oferowały dosłownie grosze za kilogram owoców. Protesty nie pomogły. Przetwórcy tłumaczyli się brakiem zbytu na światowych rynkach. Do tego uprawy pustoszyły kolejne kataklizmy. Susze, nawałnice, a także powódź. Wiele regionów Polski pogodowe anomalia dotykają już systematycznie. W efekcie rolnicy zmuszeni są zaciągać kolejne kredyty, by mieć niezbędne środki do produkcji. A te niestety rosną, szczególnie jeśli chodzi o paliwo i nawozy. Cena nawozów przed się płaciło 850 zł za nawozy. Mam na myśli sól, a teraz jest cena 1900 zł. Wiadomo, to już i cena paliwa była bardzo droga. I po prostu, żeby coś zaoszczędzić na kupno maszyny czy coś, no po prostu nie ma. Tego samego niestety nie można powiedzieć o płodach rolnych. O ponad 40% spadła cena pszenicy, potaniało także żyto, ziemniaki czy mleko. W efekcie mieszkańcy wsi kilkakrotnie protestowali swoje niezadowolenie przed Ministerstwem Rolnictwa. Ostatnio w minionym tygodniu. Sejm zdecydował o obniżeniu emerytur funkcjonariuszom spec-służb PRL. Zamiast pośrednio 5 tysięcy otrzymają 1000 zł mniej, czyli 4 tysiące. PiS pragnąłby całkowitego zabrania ubekom emerytur, zaś Lewica zapowiada skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Mniejsze świadczenia otrzymywać mają funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL, zarówno cywile, jak i wojskowi działający w służbach od lipca 1944 roku do lipca 1990. Przywileje mają być zredukowane także funkcjonariuszom SB, którzy po pozytywnej weryfikacji trafili do Urzędu Ochrony Państwa. Mniejsze emerytury mają też otrzymywać członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w tym Wojciech Jaruzelski. Ustawę obniżającą emerytury byłym funkcjonariuszom spec-służb PRL poparło 366 posłów, 50 było przeciwnych, a 22 wstrzymało się od głosów. A Ojciec Święty spotkał się ze swoimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej na tradycyjnej wymianie świątecznych życzeń. W przemówieniu Benedykt XVI podsumował też mijający rok w Kościele. Za najważniejsze z wydarzeń uznał Światowy Dzień Młodzieży w Sydney. Papież przypomniał też, że duch misyjny Kościoła jest bodźcem do przekazywania radości, jaka została nam dana. Podsumowanie roku 2008 Ojciec Święty rozpoczął od przypomnienia kilku ważnych rocznic. 50. rocznicy śmierci Piusa XII i wyboru Jana XXIII, 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Humanae Vitae i 30. rocznicy śmierci jej autora Pawła VI. Następnie Benedykt XVI przypomniał, że 28 czerwca rozpoczął się rok świętego Pawła, a w październiku odbyło się zgromadzenie synodu biskupów na temat Słowa Bożego. Potem papież wymienił swoje trzy zagraniczne podróże do Stanów Zjednoczonych, Australii i Francji. Za najważniejsze wydarzenie papież uznał Światowy Dzień Młodzieży w Sydney. Podkreślił też, że uroczyste dni były jedynie kulminacją długiej drogi, na którą młodzi wychodzą sobie wzajemnie naprzeciw i razem naprzeciw Chrystusowi. Na koniec papież mówił o naturze istoty ludzkiej jako mężczyzny i kobiety. Benedykt XVI powiedział, że należałoby ponownie przeczytać encyklikę Humanae Vitae. Przypomniał, że jej autor papież Paweł VI chciał obronić miłość przed seksualnością jako konsumpcją i naturę ludzką przed manipulacją. Pierwsze dziecko pozostawiono w warszawskim Oknie Życia. Opiekująca się nim siostra Bożena Król poinformowała, że chłopiec trafił do szpitala, gdzie przeszedł badania.
Niemowlę jest zdrowe. O przyszłości dziecka zdecyduje sąd. Prawdopodobnie trafi do adopcji. Siostry modlą się teraz, by dziecko znalazło przybranych rodziców i zostało otoczone miłością i troską. Dla nas, jako sióstr opiekującym mi się tym okienkiem, to było bardzo wielkie wrażenie. Pierwsze dzieciątko. Otwieramy, biegniemy na sygnał, otwieramy i znajdujemy dziecko, które nam zostało podarowane. W nasze ręce powierzone. Potraktowaliśmy jako Boży dar i z takim wzruszeniem zaopiekowałyśmy się nim. Jedna z sióstr właśnie przewinęła, druga zadzwoniła po pogotowie i dziecko pogotowie przewiozło do szpitala Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Okno życia w Warszawie działa przy Chorzej 53 od 6 grudnia. Opiekują się nim siostry franciszkanki rodziny Maryi, które pełnią tam stały dyżur, uruchamiając w razie potrzeby procedurę przejęcia opieki nad dzieckiem. Matka zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd. Podobna inicjatywa z powodzeniem działa od marca 2006 roku w Krakowie. Dotychczas matki pozostawiły tam 9 dzieci.